Najpierw muszę sobie kupić jakąś kawilę. Nie wiem, czy mi starczy kasy. Powinno mi wystarczyć. 500 000 mam, nieco ponad. Parę ludzków już tu chyba dobiło. Shit. Dużo osób dobiło na tą sesję już. Tu mam nowy rowerek koloru żółtego. Udało mi się taki zgarnąć od gości na... Od gości na, moi drodzy, jak to się nazywa? Na skateparku. I zobaczcie, mam fajnego żółtego BMX-a. I teraz mamy zniżki na różne rzeczy. Tu ludzki stoją, zobaczcie. Jest McLaren F1. Tylko ja nie wiem, jak mi pójdzie na tych napadach, bo ja nie za bardzo umiem strzelać napadzie na napadach. Napadzie na fa... Syk! Co powiecie na to? Mieć takiego stanta zrobić, eleganckiego. Prawie się udało to wylądować. A ten znów na BMX. No tak, no jakoś mi się spodobała jazda na tym BMX-ie. Ja też miałem grilla, no dzisiaj była bardzo ładna pogoda. Rano trochę padało u mnie, ale później była ładna. Moim zdaniem jest teraz troszeczkę za ciepło. Prawdę mówiąc, podobał mi się fakt, że tak długo było, było chłodno, jeśli chodzi o maj. I że ta wiosna nie była taka ciepła, bo naprawdę ja już odczuwam to, że będzie u mnie w pokoju strasznie gorąco na tych streamach, czy w ogóle na nagrywaniu, bo te komputery strasznie grzeją, a ja nie mam klimatyzatora u mnie. Dlatego będzie ciężko raczej w lato. Udało się w końcu. Mogę w końcu z tego miejsca uciec. Czy będąc stuntymi samochodami albo motorami? Ja tutaj nie mam Voltika, żeby samochodami stuntować. Voltikiem się najfajniejsze stunty robi. O, jest zeskocznia. Można z tą zeskoczyć. Ale nie kojarzę go, kurczę. Fajny jest. Tu nie wskoczymy. Czekajcie. Tutaj można gdzieś na dach wskoczyć. Teraz spróbujemy. Okej. Ej, no, tu można coś fajnego zrobić. Chętnie bym porobił napady. Zaraz będziemy tutaj zapraszać. Będę zapraszał ekipę do napadów i będziemy coś tam robić. Fajna dupka, dziękuję, moja suka jest śliczna. A czy może ta na PS4 mi tak gorzej wyszła niż ta PC-towa? Ta PC-towa jest ładniejsza. Ta na PS4 tak słabiej wygląda. Tu są parkingi. To chyba to będzie za 200 tysięcy. Coś tak czuję. I to jest chyba... To tutaj będę miał blisko swoje biuro. Okej. 200 tysięcy to nie jest tak dużo. Bardzo spoko. Podoba mi się. I tak, to będzie moja nowa posiadłość. Kurde, ekstra. GTA na PC nie działa, bo coś z serwerami robią. O kurde, grubo. No to widzicie, dlatego nie gram na PC-cie. Tam cały czas są jakieś problemy. Czy to z cheaterami, czy to z serwerami. Dajcie spokój. No i robimy. Ja już nie pamiętam tych pierwszych napadów. One były bajecznie proste. Także tu nie będzie żadnego problemu. Dopiero myślę, że tam z tą ucieczką z więzienia były problemy zawsze. Ale teraz za wszystkie napady dostajemy dodatkowo kasę. Ja jeszcze geniusza nie mam zrobionego, więc jakbym miał taką jedną ekipę do napadów, to by było super. Bym musiał sobie te napady od nowa zrobić. Tu mam pokój planowania. Jeśli chodzi o napady... Jeśli chodzi o Pacific Standard, to jeśli nie wiecie, gdzie jest śmigłowiec, to mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać teraz to. Jak jest ten kolorowy parking, to trzeba skręcić tutaj, koło tego kolorowego parkingu. Wchodzi się w to miejsce, tu się wjeżdża. I na Pacific Standard spawnuje się śmigłowiec na dachu tego budynku. To trzeba na niego wejść z tej strony, to jest taki posterunek policyjny. I tutaj wchodzimy sobie po schodkach. Często tutaj śmigłowiec jest, czasami się zdarza, że go nie ma, ale na Pacyfiku on się bardzo często spawnuje, także bez problemu powinniście się tu dostać.
I to jest najprostsze wejście, jakie możecie tutaj sobie ogarnąć. Wchodzicie od tej strony. Prawdopodobnie teraz nie będzie tego śmigłowca. Czasami spawnuje się buzard bez miniganów i bez wyrzutni rakiet. Taki śmieszny buzard, dosyć unikalny. Teraz może nie być żadnego śmigłowca, bo tam nie widziałem, żeby coś stało. Ale jak będziecie mieli taką sytuację, że on się nie respawnuje śmigłowiec na Pacific Standard, to wtedy odjedźcie na jakąś tam większą odległość i wróćcie z powrotem w to miejsce. I pamiętajcie, żeby jeden gracz właśnie przyjeżdżał w miejsce, gdzie jest śmigłowiec. I uwaga, uwaga, no tym razem go nie ma niestety. Może właśnie dlatego, że było za dużo graczy tutaj w tym miejscu czy coś. Vini mówił, że jest spokojniej. Słyszałem też o jakiejś fali banów właśnie na PC-cie. Że coś tam, ale kurde. Ludzie sobie porobią nowe te konta i zaczną znowu tam świrować. Szkoda trochę tak czasu się w to bawić. Skoro i tak wiesz, że za jakiś czas znowu będzie to samo. Co myślę o padach od Razera i Nacon do PS4. Znaczy jest jeden taki customowy pad, który kosztuje 500, który ma to samo ułożenie co pad od Xboxa One. Od Xboxa One pad jest no chyba najlepszym padem, jaki miałem w ręce. Jest to ułożenie gałek bardzo, bardzo wygodne, chociaż do tego pada od PS4 też można się przyzwyczaić. Niemniej chodzi o to, że te pady są bardzo drogie. Są bardzo drogie. Moim zdaniem zdecydowanie za drogie. No kurde, 500 zł za kontroler do gry, no bez jaj, to jest kawałek plastiku, kilka silniczków, trochę elektroniki i ten pad nawet co ja patrzyłem jest przewodowy. To wiecie co, to ja już wolę sobie kupić jakiś taki, nie wiem, klawiaturę może do PS4 dedykowaną albo jakiś taki sprzęt, który naprawdę będzie jakiś fantastyczny, jakiś fenomenalny, tak? Że doda coś nowego do rozgrywki niż kupować pada jeszcze przewodowego za 500. Daj spokój. Na Allegro kupisz pada do PS4 za minimum 200 zł. No tam widziałem za 199 jest pad od taki oryginalny od PS4, no nie? Ale mówię o takich customowych. Naprawdę nie wiem, czemu one takie drogie są. O właśnie, ponieważ jestem teraz sam na sesji, to zobaczymy, czy w tym miejscu co pokazywałem wam, pojawił się już śmigłowiec. To jest koło... Dziękuję za donatik. Jak się nazywa twoja ekipa? Moja ekipa nazywa się Ludzka PS4. To jest w zasadzie tutaj ten posterunek. Nawet sobie koło niego zajechałem. Nie wiem nawet, czy w opisie tego streama nie ma mojej ekipy. Jest w opisie tego streama moja ekipa na PS4, także jak ktoś by chciał. Teraz jest aktualnie wyłączone dołączanie, ale w sumie chyba mogę włączyć. Chcecie, żebym włączył? Żeby można było dołączać bez zaproszeń? Okej. Okay. Może nie mogę nic jeszcze zrobić. Tak samo będzie z każdym kolejnym napadem. Jaki będę robił. Patrzę, jakie fury teraz jeżdżą. No takie słabe chyba rozdanie jest teraz. Zobaczę, co koło mojego garażu stoi. Czasami naprawdę spawnują się tam całkiem fajne samochody. Ten, którym teraz jeżdżę, to właśnie się tam zrespawnował. Zobaczymy, co jest teraz. I nie ma nic, niestety. Tak, chyba powinienem zaraz dostać wiadomość od Lestera, żebyśmy mogli kontynuować. I zobaczymy, ile za ten finał dostanę, no bo teraz jest podwójna kasa za napady. Już myślałem, że da mi spokój, że już będziemy mogli to zacząć. Muszę patrzeć na jego mordę. Lester Factory, musimy dojechać na miejsce. I stamtąd zgarnąć kurumę. To chyba najszybsza droga jest tutaj, przez miasto. Trzeba uważać tylko na te trafiki. 172 tysiące, ale ponieważ robiłem to po raz pierwszy, to powinienem dostać bonus za moment. I zobaczymy, ile zgarnę. Duke'sa. Widzę, że tu zdania są podzielone. Niektórzy mówią, żeby Duke'sa, niektórzy, żeby Kurumę. 272 tysiące. Czyli w sumie na tym live'ie 500 tysięcy ponad. 500 000 zarobiliśmy w bardzo krótkim czasie.
Już lepiej kupić helikopter z wybuchowym działkiem, ale ten helikopter jest mega łatwy do zniszczenia. Chodzi ci o Savage'a. On jest taki... To wybuchowe działko rzeczywiście jest fajne, jak się robi misję, tak? Headhuntera, łowcę głów. Ale jak się robi... Ale jak ktoś nas zacznie gonić albo strzeli, to nie mamy możliwości uniknięcia rakiety praktycznie. Tamten śmigłowiec w ogóle nie jest zwrotny, a buzardem da się. Naprawdę, dziękuję za donacik. Okej, wiesz co, teraz jest ekipa otwarta, jak chcesz to tam dołączaj. Zresztą ciężko będzie kogoś tam wybrać, bo tutaj na PS4 to mało z kim tam grałem. I tak nie znam za bardzo ludzi, nie wiem kto jest ogarnięty. Na czym skończyłem? Aha, no Dux rzeczywiście jest opancerzony bardzo fajnie, bo na przykład Kuruma ma to opancerzenie, że ktoś może do nas bardzo długo strzelać i nas nie zniszczy, tak? Z pistoletu czy tam z czegoś. Ale jedna bombka zniszczy na przykład Kurumę, a w przypadku Duxa no to już nie. Zobaczmy, ja mam kasy teraz 800 tysięcy. Zobaczymy, ile kosztuje Buzard. Już niedługo będzie mnie na niego stać, chyba że już nie jest na zniżce. On był na zniżce, kosztował chyba 1 400 000, a teraz chyba już ta zniżka... Nie, dalej jest. 1 300 000. No to wiecie co? Mógłbym zaryzykować i spróbować... Dziękuję za donate. Za słabych. Jest za darmo, jak wraca ze starej konsoli. No właśnie, ja nie wracam ze starej konsoli, bo... Nie miałem starej konsoli, a u mnie on kosztuje 600 tysięcy. A rzeczywiście to jest fajna opcja. Ja bym chciał go mieć za darmo. I to jest fajny samochód, bo on nieźle taranuje inne samochody ruchu ulicznego. Z tym, że na razie wolałbym kupić sobie jednak śmigłowiec Buzarda. Bo on rzeczywiście się przydaje w wielu, wielu sytuacjach i bardzo mi go brakuje, bo często go używałem. Dobrze, zróbmy coś takiego. Wiecie co, zaryzykujmy. Zaryzykujmy i to grubo zaryzykujmy. Tak grubo, że może być za grubo. Słuchajcie, może być za grubo. Przez około miesiąc zbierałem ładunek. O, mamy chyba jakiegoś ziomka do pomocy. To może mi pomóc w sprzedaży ładunku. Zobaczymy. Przydałaby się jedna osoba do pomocy, bo to może być teraz hardcore. Przez około miesiąc zbierałem paczki do mojego magazynu i głupio by było to wszystko stracić od tak o. A dobrze, teraz jadę do magazynu mojego. Kilka osób powinno mi wystarczyć tutaj w moim zespole, żebyśmy to zrobili jakoś porządnie. Tak, 800 tysięcy mam zgromadzone około w moim magazynie, albo milion, czy coś takiego. Bardzo długo to zbierałem. Jak to stracimy, to się nic nie stanie, no. Nie będę miał po prostu kasy, nie kupię Buzarda, ale jak się uda, to kupię po promocyjnej cenie Buzarda i może jakimś sposobem starczy mi jeszcze na Duxa, chociaż wątpię. Chociaż mogłoby wystarczyć, gdybym dostał bonus z tego tytułu, że na sesji jest dużo osób, nie? Jest ryzyko, jest zabawa, jak to mówią. Milion drogą nie chodzi, ale no kurde. Na Duxa mi raczej nie starczy, bym musiał jeszcze coś innego porobić, jakiś napad skończyć. To może na następnym live'ie. O ile uda się w ogóle teraz zarobić hajs. Zobaczymy. Kurde, taki duży samolot, takie małe paczuszki wywala. Okej. Okay. No też powinno być tak, że jak lecę poniżej wykrywalności radarów, to nie powinienem być widoczny dla innych graczy. Leci jakaś hydra na mnie. O nie, tu jest jakiś śmigłowiec. Damn it. Proszę o wsparcie z powietrza. Mam przerąbane. Okej, okay, jest wsparcie z powietrza. Cyk, załatwione, dzięki bardzo. Dobra, i sobie zaraz zawracamy. Okej. Okay. Jak się to ustawi? O! Co to było? Co to było? Co to było, Ale się straszyłem. Co mnie zniszczyło?
Czy ja uderzyłem o ten słup? Bez kitu! Ale ja go nie widziałem, on mi podleciał. O, masak! Ale mnie policja nawet nie goniła! O, rzeźnia! Widzicie, jak tu trzeba uważać? O, masakra! No nic, no, straciłem dużo ładunku. Będę musiał dalej sobie sprowadzać te paczki, ale no lipa wyszła straszna. No co ta policja? Nie pozwalają tutaj dostarczać broni ani narkotyku. No hello! Ale kurczę, ja nawet tego śmigłowca nie widziałem. Specjalnie patrzyłem na te słupy wysokiego napięcia, bo one się bardzo często można rozbić właśnie samolotem, czy śmigłowcem, czymkolwiek, tak? Ale nie spodziewałem się tam śmigłowca, jego nawet nie widziałem w tym. Nie widziałem, że mi coś tam mryga, bo jak lecimy tym dużym samolotem, no to mamy bardzo oddaloną kamerę. I kurde, no. I że jeden śmigłowiec, on powinien się jakoś odbić, ten samolot jest za duży, żeby tak po prostu od razu wybuchł, no. Coś tu, nie wiem, to było dziwne. Ale prawie milion mogłem zarobić. No nic, no, bawimy się dalej. Zdarza się. O, ktoś mnie zabił, no. Słabo. Szkoda, bo to był mój ulubiony śmigłowiec. Dobra. No nie śmigłowiec, tylko samolocik. Chciałem sobie porobić jakieś stunty, a nim się właśnie fajnie stuntuje. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym streamie i zapraszam was na kolejne. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, zobaczyliście mega faila na koniec. Trzymajcie się gorąco. Na razie. Pa, pa.